coś zawdzięczamy chrześcijaństwu i ja też nie miałem motywacji. To wszystko mi się poukładało dopiero po 13 latach czytania Biblii. Ja wiem, że można na to nie zwracać uwagi, wiem, że można mieć różne wyjaśnienia. Tylko że w ten sposób powstaje sztuczny obraz Jezusa. Jezus niedopoznany, Jezus niedostudiowany, no bo normalny, zwyczajny, szczęśliwy, spełniony chrześcijanin po prostu nie ma do tego motywacji, a jeżeli nawet ma jakąś motywację, to przychodzi do pastora i pastor już mu wyjaśnia, że wszystko jest w porządku. Zobaczcie Państwo, jak wielki wysiłek dzisiaj był włożony i przez Edwarda, i nie tylko, w obronę Jezusa. Ja przytaczałem słowo w słowo słowa Jezusa z Ewangelii. Pytałem, ludzie, macie inną interpretację, to ją pokażcie, przekonajcie do niej. Jedyne, co usłyszałem, to jest, może być inna. Jakby coś tam uwzględnić, to może być inna. No my powiemy, że może być inna, ale czy alternatywą dlatego, że to są fałszywe obietnice jest, że nie wiadomo o co chodzi, bo zależnie od narzędzia wychodzą różne rzeczy, no to też nie jest chyba fajnie, prawda? Albo mamy coś ewidentnie fałszywego, albo mamy pole do popisu dla różnych osób wymachujących różnymi narzędziami. I coś jeszcze groźniejszego tu się pojawia, proszę Państwa. Co to znaczy tak? Z tego zobaczcie Państwo, co było powiedziane. Kontekst, hermeneutyka, gatunki literackie, uproszczenie, głęboko, płytko i tak dalej, egzegeza właściwa, głęboka. Co to znaczy, że Państwo autorytetem jest Jezus, tak naprawdę? To znaczy, że Państwo autorytetem jest ten, który Państwu Jezusa przedstawił. No bo skoro te wszystkie narzędzia są potrzebne, żeby Jezusa poznać tak naprawdę, to znaczy, że Państwo macie jakiegoś pośrednika, czy to pastora, czy swoją tradycję kościelną, która jest rzeczywistym autorytetem dla Państwa, której rzeczywiście Państwo czerpiecie wiedzę o Jezusie. I teraz, pastor dysponuje hermeneutyką, egzegezą, kontekstami, różnymi takimi rzeczami, ale to nie jest Jezus. To jest Jezus Edwarda, to jest Jezus waszego kościoła, to jest w końcu wasz Jezus. I stąd mi się wydaje, to tłumaczy tę zagadkę, dlaczego tak wielu z was uważa, że Jezus jest dla was autorytetem. Jeszcze raz. Albo mamy coś ewidentnie fałszywego, albo mamy pole do popisu dla różnych osób wymachujących różnymi narzędziami. Tutaj mamy do czynienia z pewną sugestią, nie wprost, i ta sugestia właśnie najbardziej mnie zirytowała, że zdania jako sam zbiór słów mogą mieć wartość logiczną, to jest, mogą być prawdziwe lub fałszywe. Czyli że pojęcie prawdy lub ewidentnego fałszu odnosi się właśnie do zdań, samych zdań, na przykład napisanych, a nie do zdań zinterpretowanych, czyli sądów. Zatem jest tutaj sugestia właśnie, że możliwa jest prawda w zdaniu bez interpretacji tego zdania. Przynajmniej ja tak interpretuję wypowiedź pana Fiałkowskiego. Wskazuje na to m.in. zdyskredytowanie tych różnych narzędzi, którymi się wymachuje, czyli m.in. hermeneutyką, egzegezą, kontekstem. No i jak widać, jest to takie zdyskredytowanie nie wprost, dlatego całość właśnie wygląda mi jak manipulacja, bo trudno wychwycić konkretne wypowiedzi, tezy do ewentualnego omówienia czy krytykowania ich, ale ich sugerowanie kontekstem i całym sposobem wypowiedzi no powoduje, że właśnie osiadają w naszych umysłach. W takiej sytuacji trudno jest cokolwiek zarzucić mówcy, a do słuchaczy i tak właśnie dociera ten sens ukrytych tez. No i z tego powodu, że są one ukryte, nie w pełni nazwane, to właśnie trudniej jest na nie spojrzeć krytycznie. Te różne narzędzia, którymi się wymachuje, czyli hermeneutyka na przykład, to właśnie interpretacja, sztuka interpretacji tekstów literackich. Egzegeza to też badanie i krytyczna interpretacja znowu tekstów. No a konteksty to każdy wie, co to jest. W Biblii jest napisane w psalmie 14:1 nie ma Boga. O kurczę, no to zwijam kanał. A nie, mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Uff, no dobrze, że umiem czytać kontekst. Dyskredytacja różnych narzędzi, które polegają właśnie na interpretacji, sugerują stawianie tezy, że możliwa jest prawda bez interpretacji. Lub przynajmniej odnosząc się do wypowiedzi pana Fiałkowskiego, że możliwy jest ewidentny fałsz bez interpretacji. Na tę sugestię poczynioną nie wprost wskazuje jeszcze bardzo mocno ten fragment. Ja przytaczałem słowo w słowo słowa Jezusa z Ewangelii. Pytałem, ludzie, macie inną interpretację, to ją pokażcie. Jak widać, uczynione tam zostało zestawienie przytaczania literalnych słów Jezusa w kontrze do interpretowania tych słów.